co dzisiaj mam ubrane. Więc dzisiaj mam bardzo prosty strój, coś, co chodzę, w czym chodzę bardzo często, czyli biały podkoszulek, czarne spodnie, albo czarny podkoszulek, albo jakikolwiek podkoszulek, albo coś gładkiego i na to albo marynarka, albo jakaś kurtka. I dzisiaj tak, marynarka jest ze sklepu New Look. Żałuję troszkę, że nie wzięłam rozmiaru większego. Moja jest w rozmiarze 14, ale bardzo bym chciała, żeby była rozmiar większa. Wtedy byłaby luźniejsza i taka bardziej męska. Do tego, tak jak mówiłam, mam podkoszulek. On jest luźno wsadzony. On pochodzi ze sklepu Marks & Spencer. Oni mają najlepsze basiki. I on jest w fałkę, więc ma taki duży dekolt. Można sobie wsadzić, może wyciągnąć czarne spodnie z H&M-u, które noszę non-stop, muszę kupić w sumie kolejną parę. A buty, na dole mam takie buty Zasosa, beżowe, na takim klocu. Naszyjnik z Dyrbek Kern, a łańcuszek od mojej cioci dostałam na 18. Noszę złoty cały czas. Jeżeli chodzi o pierścionki, to jest moja obrączka, jedna po babci. A druga to jest mój pierścionek też po drugiej babci, więc noszę cały czas codziennie. I co? Aha, jeszcze Fitbit, ale tutaj nic ciekawego, bo jest on brzydki. I torebka. Można sobie regulować łańcuszek. Może on być krótszy, może on być dłuższy. Bardzo ładna. Więc tak się prezentuje. Zobaczcie, jaka duża. 16 kilo. Co jest w środku? Dobra. Dawaj, Nurza. Poczekaj, mam w ręce. Odcinaj. Odcinam. Nie, a no dobra, w sumie światło. Czekaj, bo to jest do góry nogami teraz. Trzeba ją obrócić teraz. No to wypij ją. Widzę, że domowe rzeczy. To są ogólnie garnki. Czekaj, bo tutaj... Zaczekaj, kochanie. Garnki od mojej kochanej babuni Filipiaka, które czekały już dobrych parę lat. I będziemy dzisiaj je testować, będziemy robić leczo. Jak tyle garnków się zmieściło, wasz? Kotuś, widzisz, że tnę, gdzie z tymi paluchami? No bo się niecierpliwie. No to niecierpliwisz się, czy po prostu jesteś mędą? Czuję grzyby. Grzyby słyszane. Jest i pokrywka. I mój ulubiony krem Dermedic. Ten jest dla Kasi, więc jutro je zaniesiemy, żeby mogła sobie nawilżać buźkę. To jest tej siateczki numer jeden? Tu są kosmetyki dla Marycy, to potem je odpakujemy. Garnki. To be continued, więc jest zestaw garnków. Super. Mega, zaraz będziemy gotować leczo. Zobaczymy, jak leczo. Co to jest to? Lampa do paznokci żelowych od mojej siostry, więc super, będę robić hybrydy, bo mi się lampa w sumie... Super ścierki. ...spiptyła. Lampa firmy Sun Q5F, Sunshine Nails, kupiona w hurtowni kosmetycznej. Podobno bardzo fajna jest ta lampa. Ups, ma dobre rekomendacje, więc zobaczymy, jak będą zastygać w niej żele. Nieźle, nieźle. Będzie taki gotowa. Wow! To ten garnek z durszlakiem, o którym tak zawsze marzyłam. W końcu będę spełnioną panią domu. Mega! Więc bardzo porządne gary. W sensie... No, wkładasz to do większego gara po prostu. No to tamten gar jest większy? No, wkładasz to do drugiego. Super są te garnki, bo mają bardzo grube dna. Widzisz, na parze to się gotuje w ten sposób. Wlewasz na dół wodę, a tutaj masz na parze. Wow! Nice. Super, dziękujemy. Co robimy na parze? No gulasz. Nie, leczo. Do bigosu to się wrzuca na przykład, albo wiesz, szkoda będzie je zużyć całe. Może zrobić pieczenkowo i dodać grzybów leśnych. Będzie pychane. Z takie grzybki. Zajebiste masz skarpetki. Dzięki. Moje. Ja się dziwię, gdzie są moje skarpetki. Dlaczego ja nie mam skarpetek? Jak byłam w Polsce, to kupiłam dla Maricy polską pielęgnację, żeby sobie wypróbowała. I co tu mamy? Tutaj mamy maseczki, one są super z natury. Jedna jest do skóry dojrzałej, suchej, wychodząca z maszczki. Druga to jest, tutaj jest nawilżająca, z jakimiś algami mi się zdaje.
Tak, alga czerwona i jest peeling do twarzy gruboziarnisty i drobnoziarnisty. Ja bardzo lubię te peelingi, więc mam nadzieję, że się też sprawdzą. Oczywiście Eveline 8 w jednych, tym razem paznokcie twarde i lśniące jak diament. Mam też tutaj masło kakaowe ziaja do cery normalnej i suchej, więc mam nadzieję, że się też dobrze sprawdzi. I tutaj jest balsam masło Shea z mydlarni od Świętego Franciszka, który przepięknie na bliżej pachnie. I trzy peelingi z natury. Jeden malinkowy, jeden mango i jeden oliwa z oliwek. I oprócz tego serum z kwasem hialuronowym. Zabieram się za Leczo. Będziemy testować garnek, który już tu czeka umyty. I mamy tak, to będzie Leczo improwizacja, dlatego że jest seler, normalnie w przepisie nie daje się selera, ale ja do każdego dania zawsze daję selera i marchewkę, żeby było więcej warzyw, żeby było więcej smaku. I mam tu właśnie, muszę to jeszcze umyć, cztery pałki selera, nie wiem jak to się mówi. Mam dość dużo cebuli. A nie wali mu pałki. Jestem taka chora, ty mi Matię wykończysz. Ach, zrobimy Leczo dzisiaj z kurczaka. Mam kilo kurczaka, dlatego dużo tych rzeczy. To są udka z kurczaka bez skóry i bez kości. Mam 5 papryk i 5 cukinii małych, więc nie wiem, co to będzie za Leczo. To będzie misz-masz, ale ugotujemy je razem, zobaczymy, jak będzie smakować. I jeszcze oprócz tego będę potrzebowała przyprawy papryki w proszku. Ale zanim zacznę, to ja proponuję napić się winka. Matuniu, chcesz winka? Winko, które dzisiaj będziemy pić, jest jakiś... Co to za bełta kupiłeś? To wino kosztowało 7 funtów. To nie jest bełt. Jakiś galobełt. Kojarzy mi się z jakimś tanim winem. No, miejmy nadzieję, o w ogóle seropodobne. Nie polecam coś takiego. To nie jest ser. To nie jest ser. To jest po prostu plastik. To jest pewnie cała tabela Mendelejewa. Na zdrowie. Po ciężkim dniu pracy. Dobra, skroiłam selera i cebulę, ale skroiłam 4 małe cebule. To ostatnio stwierdziłam. Ten ser! Prześladuje mnie cały czas. Tutaj mi się już bulgocze kurczak, zaraz go przeniosę osobno i na tym usmażymy cebulę. Hej! Rzucam ceboję i wrzucam seleria. Mięsny jesz, tylko zjesz. Wrzucam marchewkę. Strasznie ciemno, kochanie. Nie mam jak nagrać outfitu, bo jest cały czarny. Ciemno w pokoju. Jak zapalę lampę... To są takie dziwne paski. Jestem prześwietlona. Więc wolę bez. Dobra. Dzisiejszy outfit dosłownie podsumowuje wszystko to, co czuję. A mianowicie, jestem taka chora. Słyszycie może po głosie. Mam zatkany nos, bolą mnie zatoki, jest mi zimno i jestem dzisiaj buką. Jestem cała na czarno w wielkim swetrze i jest mi najwygodniej na świecie. Więc mam na sobie sweter z New Looka, czarne spodnie, te co wczoraj i moje, och jak ciemno, moje czarne sztyblety z Asusa, które widzieliście w holu. A jak nie, to zapraszam do hola. Cały na czarno. Mati też jest cały na czarno. Świętujemy piątek. 13.
Hi. Więc tak się prezentuje mojego outfit. Nie chcę iść do pracy. Ja też nie chcę iść do pracy, kochanie. Więc tak, dzisiaj mam czarny sweter z New Looka, czarne spodnie z Handemu, czarne botki z Asosa, ale żeby nie było aż tak bardzo czarno, to założę sobie brązową kurtkę. Torebka ta sama co wczoraj, tylko że mam ją na dole. Załóżmy resztę. Dzisiaj mam szalik Panterę. Jest to szalik odziedziczony po Maricy, dlatego że chyba nie chodziła, znudziła się, powiedziałam, ja przygarnę, jak wyrzucasz, ja chętnie przygarnę, lubię ogólnie się wymieniać ubraniami, więc jest git, tylko jest niestety na lewej stronie, ale wiecie, jest zimno, mieszkam w Walii, szalik może się przydać, jak widać, po prostu taka kurtka płaszcz, nic szczególnego, ale jest jednak fajna, więc... Tutaj te klapy mogły być trochę większe, bo ja jestem większa. Ja ledwo żyję, dawno już nie byłam chora, dawno nie byłam tak chora. Słychać na pewno po głosie, nawet nie jestem w stanie się skupić na niczym. Do domku! Do domku! W ogóle mam w biurze sensor światła. Dopiero trzeba się ruszyć, żeby się zaświeciło. To są jaja. No ale...